W tym wideo zajmiemy się pobraniem i instalacją dystrybucji Anaconda. Z racji, że instalacja chwilkę trwa, zacznę od niej. W międzyczasie, gdy moduły będą się instalować, pokażę skąd i jak można pobrać Anacondę. Ja pobrałem mój instalator do katalogu Pobrane Kurs i wygląda w sposób następujący. Jest to plik o nazwie Anaconda z rozszerzeniem SH, czyli shell. Są to głównie, są to skrypty shellowe w Linuxie, ale jedyne co my potrzebujemy wiedzieć na tym etapie, to jest to, że żeby go uruchomić, plik ten musi być wykonywalny. Żeby był wykonywalny, zmienię mu atrybuty. W tej chwili będziemy mogli uruchomić ten plik. Żeby go uruchomić, wydamy taką komendę. No i uruchomiliśmy instalator. Pierwsze co, to mamy pytanie, czy w sumie prośbę o zapoznanie się z licencją. Żeby to zrobić, musimy wcisnąć Enter. Ja już z tą licencją zapoznałem się wcześniej, więc wiem co akceptuję. Akceptuję tą licencję poleceniem Yes. Teraz dostajemy informację o tym, że Anaconda zostanie zainstalowana w takiej ścieżce, co jest chyba dobrym rozwiązaniem. Zainstaluje się u nas lokalnie w katalogu użytkownika, w katalogu o nazwie Anaconda 3. Jeżeli nam to pasuje, to naciskamy Enter, jeżeli nie, to możemy wpisać inną jakąś ścieżkę. Mi akurat to pasuje, więc naciskam Enter. W tej chwili rozpocznie się instalacja Anacondy. Czyli głównie rozpakowanie narzędzi i Pythona, które dostaliśmy w instalacyjnej. Chwilkę poczekać, aż zobaczymy, że instalacja się rozpoczyna. I tak, widzimy tutaj właśnie, że w tej chwili jest instalowany Python. Jest to Python w wersji 3.6.5. Na dzień dzisiejszy taki Python jest dostępny w instalatorze. I instalują się jakieś kolejne domyślne narzędzia. To co nas interesuje, to informacja skąd możemy pobrać taki instalator Anacondy. Możemy go pobrać ze strony anaconda.com. Jest to oficjalna strona firmy, która produkuje Anacondę. A to co nas najbardziej interesuje, to przycisk Downloads. Po naciśnięciu przycisku Downloads zostaniemy przekierowani na stronę pobierania instalatora. Przeglądarka powinna rozpoznać, jakiego systemu operacyjnego używamy, więc odpowiednio podświetli Windowsa, macOS lub Linuxa. Ja w tej chwili używam Linuxa, więc rozpoznało mnie moją przeglądarkę jako przeglądarkę uruchomioną na Linuxie. Ale w razie czego możemy się przełączyć, jeżeli zostaliśmy źle rozpoznani, albo chcemy po prostu instalator dla Linuxa na systemie Windows. W każdym razie, tu ja mam informację o aktualnie sugerowanej wersji dystrybucji Anaconda. Jest to wersja 5.2 na dzień dzisiejszy. I mamy tu opcję wyboru instalatorów. Nas będzie zawsze interesować instalator w wersji Pythona 3. W tym wypadku to będzie 3.6. No i wystarczy wcisnąć przycisk Download. No jest właśnie zostanie otworzyć okno pobierania instalatora, tego, którego ja pobrałem już wcześniej. Więc pobierzecie go do miejsca, które będzie Was interesowało i będziecie instalowali zgodnie ze wskazówkami, które pokazałem wcześniej. Tutaj jesteśmy wciąż w trakcie instalacji. Ok, chwilkę to potrwało, zainstalowało się dużo różnych fajnych narzędzi i teraz zostaliśmy zapytani o to, czy dodać wpis na temat nowo zainstalowanej Anacondy do naszego pliku bashrc. W skrócie, jeżeli dodamy tą informację, to nasza konsola tekstowa będzie rozpoznawać Anacondę, którą przed chwilą zainstalowaliśmy. Jeżeli tej
tego. Nie dodamy tej informacji do Bash RC, to będziemy musieli ją ręcznie będziemy musieli wskazywać poszczególne narzędzia. Instalator sugeruje nie dodawać tej linijki. Nie mam zupełnie pojęcia dlaczego. Wydaje mi się to trochę bezsensowne. Więc moja wskazówka jest taka, żebyśmy wpisali yes i pozwolili naszej konsoli tekstowej rozpoznawać nowo zainstalowaną Anacondę. Przy okazji, po tej operacji zostaje utworzony też backup pliku bashrc pod nazwą Anaconda 3 Back. Więc jeżeli się rozmyślimy, a nie jesteśmy pewni, co się do końca wydarzyło, to wystarczy, że nazwę tego pliku zamienimy z powrotem na nazwę bashrc i wtedy usuniemy ten wpis. Tutaj mamy dodatkową informację na temat tego, że dystrybucja Anaconda współpracuje z środowiskiem Microsoft Visual Studio Code. Jest to środowisko programistyczne, które jest też zoptymalizowane pod kątem Pythona. Jednakże, żeby je zainstalować, potrzebujemy mieć tutaj dodatkowe przywileje administratora, połączenie z internetem, a poza tym nie będziemy z niego korzystać, więc moja sugestia jest taka, żeby na tym etapie nie instalować, chyba że wiemy konkretnie, co chcemy zrobić. Więc ja tutaj w tym miejscu wybiorę No. I w tym momencie mamy już zainstalowaną Anacondę w naszym systemie.